Siadaj. Siad. Mama idzie po jedzenie. Proszę. Dobra, z racji tego, że jestem na wyjeździe, totalnie w innym mieście, w Krakowie. Znowu! Ten Kraków coś mi służy vlogom. Nie mam ze sobą posiłków na dzisiaj, więc pokażę wam, jak sobie w takich sytuacjach radzę. Mamy akurat szapkę tutaj, właśnie do której idziemy. Muszę uszykować sobie posiłki. Wiadomo, pod siebie, pod swoje kalorie, pod makro. Nie mam nic, mam do użytku kuchnię, bo zawsze się staram osiąść tam, gdzie mam możliwość dostępu do kuchni. Ale też jest to do zrobienia, jeżeli nie mamy kuchni. Ale dzisiaj mamy ją do użytku, więc pokażę wam po prostu, jak w takich sytuacjach sobie kaczmar radzi i kaczmar ogarnia, bo jest to do zrobienia. Mega opcją są te skry, które mamy dostępne już chyba wszędzie teraz. Tylko nie ma tutaj dzisiaj tego naturalnego, ale mamy jagodę, mamy truskawkę. Fajna opcja, oczywiście również bez gotowania. Mamy tutaj 90 gram łososia wędzonego. Bierzemy źródło białka i tłuszczy. Jest! Oczywiście ja dzisiaj będę miała możliwość ugotowania ryżu, ale gdybym nie miała, no to oczywiście jako źródło białka węglowodanów wykorzystałabym wafle. I tak je wezmę, bo nie wiem, czy mi starczy ryżu. Ja na przykład mega lubię te kukurydziane z kaszą jaglaną. Uwielbiam. Ale z takich czystych... Gdzie mamy? Lubię z solą, nie lubię bez soli. Dobra. Teraz żabka. Na promce. Generalnie... Wiadomo, ogórkowa mojej mamy, nic nie przebije ogórkowej mojej mamy, albo pomidorowej. Ale jeżeli już nie mamy wyjścia i mam ochotę na jakąś zupkę, to te zupy są nawet ok. Nawet. Oczywiście mają tutaj jakiś tam skład, ale są spoko alternatywą. Z jakimś tam ryżem, z waflami nawet sobie tak wciągnąć. I próbowałam ją wczoraj i nawet smakowo nie jest zła, to wiem. Następnie warzywa mrożone. Ja jestem dzisiaj akurat w takiej trochę bogatej żabce, nie? Wielka jest. Jak market jakiś mały. Ale jestem pewna, że w mniejszych żabkach też jest to dostępne. Ja wybieram warzywa na patelnię raczej te bez ziemniaków. Bo często może warzywa na patelnię z ziemniakami. No to jest chyba bez. Jakbym wzięła przez przypadek takie z ziemniakami, to zawsze je wybieram ręcznie. Dobra, jedziemy dalej. Weszłam chyba nie w ten dział, co powinnam. Oczywiście, jeżeli nie mamy tam możliwości jakiejś tam oliwy z oliwek czy coś, to oczywiście jakoś źródło tłuszczy, orzechy, migdały, cokolwiek. Ja dzisiaj wezmę nerkowca, w ogóle uwielbiam nerkowca. Dobra, styk. Jedziemy dalej. Zarobisto im też źródło białka wszędzie dostępnym i powiem wam szczerze, że to, tak się przyznając, to był mój ratunek w niedzielę niehandlowe, kiedy oczywiście się zawiesiłam, że sklepy są pozamykane i nie miałam na przykład mięsa, to leciałam do żabki, bo niektóre żabki są wtedy otwarte i kupowałam mojego magicznego tuńczyka. Czyste źródło białka, zarąbista sprawa i alternatywa i bez gotowania oczywiście. Okej, muszę tylko wybrać, który. A, ale uważajcie, bo one są często w oleju słonecznikowym albo w jakimś sosie pomidorowym. Musicie zawsze wybrać ten w sosie własnym. On jest taki najbardziej clean. Ja biorę tego z Grala. W każdej żabce jest, w każdej. I czasami są trzy w cenie dwóch. Generalnie jakbym nie miała dzisiaj możliwości ugotowania ryżu, to na pewno bym się zdecydowała na ten makaron, bo jego nie trzeba gotować. On generalnie, jak się go zaleje wrzątkiem, z solą i się go przykryje, to on się zrobi, tak czy siak. Więc a nawet nie wiem, czy go dzisiaj nie zużyję, bo właśnie w sumie w tym momencie naszła mnie ochota. Dobra, bierzemy. W żabce. Generalnie cenowo można by było to oczywiście troszeczkę lepiej ugryźć, bo wiadomo, troszkę drożej nas to chyba wychodzi, robiąc zakupy w takim sklepie, niż gdybyśmy to zrobili w markecie. No ale to jest wyjazdowo, także trzeba sobie jakoś radzić. Powiem wam szczerze, że ja bym mogła lekko cały tydzień nawet, no
nawet jakbym miała chyba tylko w swoim życiu do dyspozycji żabkę, to jest to możliwe, żeby w 100% utrzymać dietę. Teraz już to wiem na serio i idzie sobie z tym poradzić, dlatego jak od kogoś słyszę, że jest na wyjeździe i nie ma opcji czegoś tam przypilnowania, to jest totalna bzdura i dzisiaj wam to udowodnię. Dobra, lecimy gotować, bo umrę z głodu zaraz. Moja mrożona kawa, nie? Zaczynam oczywiście od kawy, jak zawsze. To nie było planowane. Co ja mam zrobić? No dobra, to właśnie byłam cała ja, nie? A w ogóle, jak będziemy nagrywać coś z kuchni, to liczcie się z tym, że więcej tu będzie wpadek niż tego, że coś mi wyjdzie. To tak, by the way. A i w ogóle, jeżeli w ogóle dotrwamy do końca vloga, bo nie wiem, czy mój kamerzysta dożyje, ponieważ mój pies, kiedy byliśmy w Żabce, pochłonął jego posiłek i mój kamerzysta nie ma co jeść, także nie wiem, czy w ogóle dożyjemy do końca vloga. A propos tego, że Misza lubi mi obcinać kalorie bez mojej wiedzy. Misza, prawda? Przyznaj się. Skojarzyła mi się taka sytuacja właśnie a propos Miszy i tego, że zjadła ten posiłek i tych tuńczyków z puszki. Słuchajcie, raz właśnie zrobiłam sobie, pierwszy raz w życiu kupiłam okonia nilowego, jakąś drogą rybę, generalnie mówię, ale sobie zjem. Zrobiłam, przygotowałam cały posiłek, zostawiłam w domu. Oczywiście niedziela niehandlowa, oczywiście! Wracam do domu, okoń nilowy w brzuchu mojego psa, ja bez posiłków i właśnie wtedy poszłam do tego tuńczyka do żabki i się śmiałam, mówię, mój pies zżarł okonia nilowego za 3 dychy. A ja teraz muszę jeść tuńczyka z puszki za 6 zł. Prawo dżungli. Mówiłam się taka stawka. Ja nic o tym mówię. Nie czysz się, nie palianka. Tak, ty zawsze udajesz, że ty nic nie zrobiłaś. Zawsze udajesz, że nie zrobiłaś nic. Ty zawsze udajesz niewinną. Tak, tak, ja wiem o tym, tak, oczywiście. Oczywiście, tak. A propos właśnie takich wyjazdowych produktów, to mam kilka takich, które zawsze gdzieś tam sobie biorę ze sobą, gdzieś tam wrzucam do torby i tak dalej, bo zawsze gdzieś tam mówię, a może mi się przyda i czego mogę nie kupić w Żabce, o. I jest to pan do spsikania patelni i jest to białko. Zresztą ja włożę białko w waucie, w bagażniku i w ogóle wszędzie mam chociaż jedno białko wciśnięte. Jest to białko z racji tego, że gdyby coś naprawdę się wydarzyło, że nie miałam innej opcji, to no bo to zawsze mam to źródło białka pod ręką, także przezorny zawsze ubezpieczony. Dzisiaj sobie generalnie zrobimy, wzięłam z domu, to już są gotowe krewetki, czyli też gotowane, ja je kupiłam chyba w Biedrze. Czyli też dobra opcja bez gotowania, prawda? Wzięłam je dlatego, że zanim wrócę do Warszawy, one by się po prostu zepsuły, a ja nienawidzę wyrzucać jedzenia. To jest coś, czego nie będę robiła, nigdy nie robiłam i dlatego je wzięłam ze sobą. Dlatego dzisiaj je wykorzystam, żeby je zjeść. Będą krewetki z ryżem, z tego, że mam możliwość ugotowania go, ale gdybym nie miała, wykorzystałabym wafle. No i oczywiście ten makaron, bo wystarczy go zalać wrzątkiem i będzie ok. Czyli będziemy mieć krewetki, będziemy mieć łososia, do tego wszystkiego będą też te warzywa na patelnię. No i jakoś to wszystko ze sobą razem połączę, zobaczymy. Może coś wyjdzie, a może nie. Będę robiła tylko 3 posiłki z racji tego, że dzisiaj planuję być w ciąży spożywczej, a tak serio, idziemy sobie na suszy dzisiaj wieczorem, także zjem sobie tylko 3 posiłki przed tym cheatmealem. No i co, takie totalnie na szybcika. Zaraz zobaczę, która godzina, później wam powiemy, ile mi to w ogóle zajęło. Byliśmy w Żabce, jesteśmy w kuchni, nie jest ona jakaś super wielka, ale damy radę, jest kuchenka, więc najważniejsze. Mam garnek, nóż, więc ogarniemy teraz, jedziemy. Generalnie wiadomo, ja jestem teraz na off-sezonie,
mam gdzieś tam okres budowy masy mięśniowej, także gdzieś tam ta moja gama produktów, które mogę zjeść, się automatycznie poszerzyła, mam większe pole manewru, ale słuchajcie, jak przygotowywałam się nawet do zawodów i byłam niejednokrotnie w takiej sytuacji, oczywiście, bo jak zwykle nie ogarnęłam tematu, że nie miałam faktycznie tego jedzenia i ani przygotowanego, ani w domu, i co teraz, kiedy właśnie jest się przed zawodami i tu już nie ma, wiesz, miejsca na jakieś skry, na jakieś, no nie wiem, jakieś tam, bo ja tego nie uznaję, ja czerpię białko z czystych źródeł przed zawodami. Wiem, że tam nie, każdy ma swój sposób, ale nie o tym. I nawet przed zawodami jest to możliwe, żeby właśnie ogarnąć w takiej żabce, tak jak mówię, czyste typowo produktu, produkty typu właśnie ten ryż, który dostaniemy w żabce zawsze i wszędzie, typu tuńczyk, oliwa z oliwek, mamy pełnowartościowy posiłek, czy z warzywami, czy bez, naprawdę idzie to ogarnąć. Ja zawsze powtarzam, że dla chcącego nic trudnego idzie wszystko zrobić, naprawdę wszystko. Jakbym była na Grenlandii albo na Antarktydzie, to bym chyba sobie poradziła z makro. Upolowałabym jakiegoś tego niedźwiedzia, nie śmieję się, ale właśnie zawsze powtarzam też moim podopiecznym, że to są tylko wymówki. Jeżeli ktoś chce, to naprawdę się da. Czy jest na Honolulu, czy w innym mieście, czy po prostu na wyjeździe, naprawdę uwierzcie mi, wszystko da się zrobić. Dobra. Lekko przypaliłam warzywa. Ale uratowałam sytuację. Dobra, generalnie najdłużej chyba z przygotowania tutaj zajęło mi po prostu czekanie, aż ryż się ugotuje, który już jest w tym momencie gotowy. Ugotowałam sobie go od razu na 3 posiłki. Więc tak naprawdę w czasie, kiedy ten ryż się gotował, zrobiliśmy wszystko. Dobra, generalnie wiedziałam, że bez tego się nie obędzie, nie? Przegapiłam troszkę i troszkę się przyjarało. Ale tylko troszkę. I czas przygotowania posiłków tak naprawdę na cały dzień wystarczy 15 minut. Więc ja wiem, nie macie czasu na gotowanie i na przyrządzanie posiłków. Jak widzicie, to nie jest nic skomplikowane, te posiłki są naprawdę prostolinijne, tak jak zresztą większość w mojej kuchni. Łosoś, warzywa, ryż, krewetki, warzywa, ryż, razy dwa. Gdzieś tam sobie tłuszcze możemy uzupełnić właśnie orzechami, ja zaraz to zrobię, bo nie mam oliwy z oliwek. Normalnie pewnie bym polała oliwą z oliwek, oczywiście. No, normalnie bym polała oliwą z oliwek. Ale że dzisiaj mam jako źródło tłuszczu, sobie gdzieś tam wykorzystam te orzeszki nerkowca. Po prostu posypię sobie według swojego zapotrzebowania, uzupełnię tłuszcze. No i co? Jem, biorę i lecimy dalej. Dobra, generalnie mamy zarąbistą dzisiaj pogodę, także mega się cieszę, że zawsze jak nagrywam ostatnio vlogi, to pogoda mi mega dopisuje. Pokażę wam moje takie kilka z moich priorytetowych ćwiczeń na mięśnie brzucha, bo wiem, że jest o to bardzo duże zainteresowanie, aczkolwiek musicie pamiętać, że to jest w dużej mierze kuchnia to jest nasz brzuch, no ale żeby zbudować te mięśnie, to też trzeba coś robić, także dzisiaj wam pokażę przede wszystkim mój trening brzucha, takie priorytetowe moje ćwiczenia, które ja gdzieś tam od lat naprzemiennie wykonuję. In
moje barki, to jest, one żyją własnym życiem. Już mi to nie jedna osoba mówiła, że te barki to ja nie wiem, no nie wiem. Ale to chyba dlatego też, że ja po prostu od dzieciaka też pływałam, nie? I moim stylem był motyl i kraul, więc gdzieś te barki od małe miałam cały czas rozbudowane. No i tak mi zostało do dziś. Nie, na serio. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Czasami wymykają mi się spod kontroli. Jesteśmy już po treningu. Wyciszam ja szybko posiłek, który zrobiłam wcześniej. I ktoś mnie dzisiaj zapytał właśnie, jak wygląda mój cheat meal, a że dzisiaj sobie się wybieram na sushi. Zazwyczaj robię go w dzień treningowy. Tak mi wypada. Znaczy tak lubię po prostu go zrobić w dzień treningowy. Jem go zamiast jednego lub dwóch posiłków z diety. I nie liczę totalnie kalorii, po prostu jem na to, na co mam ochotę. Zazwyczaj jest to jakieś danie plus deser. No i tyle. I dzień po robię przeciężki trening, żeby dobrze spożytkować te kalorie. I zazwyczaj jest on mega udany, także jeżeli chodzi o cheata, dzisiaj zamierzam zjeść sushi. Bo uwielbiam sushi. I co jeszcze? Może McFlara, loda jakiegoś, no, ale zawsze mówię, że zjem to, tamto, na końcu ostatnio zjadłam pasek czekolady i na tym się skończyło moje szaleństwo, no, także lecę.